10 najciekawszych ogrodów zoologicznych. Materiał opracowany na podstawie skyscanner.pl. Australia. Australijskie zoo możesz kojarzyć dzięki słynnemu pogromcy krokodyli, Steve'owi Irwinowi. Dziś to położone w południowo-wschodniej części stanu Queensland zoo prowadzi wdowa po nim. Zoo słynie ze mrożących krew w żyłach pokazów na żywo z udziałem krokodyli i tak zwanym krokoseum. Oprócz krokodyli można spotkać tam choćby kangury i koale. Londyńskie zoo. Ogród zoologiczny w Londynie, otwarty w 1828 roku, zajmujący powierzchnię 15 hektarów w północnej części Regent's Park. Z prezentowanych obecnie ponad 650 gatunków zwierząt w londyńskim ogrodzie zoologicznym, 112 z nich widnieje w czerwonej księdze gatunków zagrożonych. Placówka jest trzecim najstarszym ogrodem zoologicznym świata, zaraz po ogrodzie w Wiedniu i w Paryżu. Początkowo planowano jedynie przechowywać w nim okazy do badań naukowych. Ostatecznie zoo udostępniono dla publiczności w 1847 roku. Londyńskie zoo prowadzi badania już od dwóch wieków. Dzięki pracy tutejszych naukowców udało się zachować wiele rzadkich zagrożonych gatunków, na przykład różowe gołębie. Powierzchnia zoo jest podzielona na strefy geograficzne, dzięki czemu zwierzęta czują się jak w domu. Zobacz zdobywające pokarm mrówkojady, wybryki wydr i zaobserwuj na przykład tapira, który ostrożnie brodzi w wodzie. W tutejszym terrarium kręcono na przykład scenę z pierwszego Harry'ego Pottera. Także londyńskie zoo jest uważane za najbardziej naukowo rozwinięte zoo na świecie. Zoo Pradze. Każdy, kto kiedykolwiek był w zoo w Pradze, przyzna, że jest to najpiękniejszy i najbardziej zróżnicowany ogród zoologiczny, jaki miał okazję odwiedzić. Na kilku poziomach mieszka w sumie 600 gatunków zwierząt z całego świata. Skyscanner zachęca, żeby zacząć od pawilonu Indonezyjska dżungla. Można tam spotkać huśtające się na orangutany i czające się warany z Komodo. Czeskie zoo oferuje również oddzielny pawilon z pingwinami. Chiang Mai, czyli zoo, w którym można spotkać najsłynniejsze czarno-białe niedźwiedzie, czyli pandy. Jeśli ktoś chce się nacieszyć widokiem bawiących się pand, może wybrać się do położonego w górach zoo Chiang Mai w północnej Tajlandii. Sąsiadami pand są koale, słonie i najmniejszy niedźwiedź na świecie, Birunga malajski. Loro Park. Ogród zoologiczny położony w Puerto de la Cruz na Teneryfie. Do największych atrakcji parku należą pokazy delfinów, orek, papug i lwów morskich. Oprócz tego w Loro Parku można zobaczyć akwarium w kształcie tunelu z rybami, rekinami, płaszczkami, wybiegi ze zwierzętami takimi jak aligatory, flamingi, goryle, jaguary, leniwce, tygrysy, żółwie czy żurawie, lwy oraz hodowlę orchidei, pokazy filmów przyrodniczych i plac zabaw dla dzieci. Godne uwagi są również akwaria z meduzami. W Loro Park znajduje się hala z pingwinami, w której można zobaczyć pingwiny z ciepłego klimatu oraz pingwiny z koła biegunowego, które w czasie letnim znajdują się w ciemnym pomieszczeniu imitującym noc polarną. Pomysł stworzenia parku powstał w 1970 roku, jego autorami byli Wolfgang Kiesling i jego ojciec. 14 grudnia 1972 roku park został otwarty dla publiczności. Jego powierzchnia wyniosła wówczas 13 tysięcy metrów kwadratowych. W Loro Park odbyły się pierwsze w Europie spektakle, w których uczestniczyły papugi. Do tej pory park odwiedziło ponad 40 milionów turystów z całego świata, natomiast park zwiększył swoją powierzchnię 10-krotnie. W Loro Parku doszło do kilku wypadków podczas pokazów orek. Jeden z nich miał miejsce w 2007 roku, kiedy to trenerka została zaatakowana przez zwierzę. Jednak do najtragiczniejszego wypadku doszło w grudniu 2009 roku. 29-letni mężczyzna został zabity przez orkę Keto w trakcie pokazu. Od tego czasu trenerzy nie wchodzą już do wody z orkami. Park zdobył wiele nagród i wyróżnień, w tym nagrodę księcia Filipa za zasługi na rzecz turystyki. Ogród zoologiczny w Berlinie, jeden z największych ogrodów zoologicznych w Niemczech oraz jeden z największą liczbą gatunków zwierząt na świecie.
położony jest niedaleko stacji S-Bahn i dworca kolejowego w centrum miasta. Zoo zostało otwarte w 1844 roku. Pierwsze gatunki zwierząt zostały podarowane przez króla Prus Fryderyka Wilhelma IV z menażerii oraz ptaszarni. Obecnie w pomieszczeniach zoo znajduje się blisko 14 tysięcy zwierząt z 1,5 tysiąca różnych gatunków. Wszystko znajduje się na 35 hektarach w historycznych klatkach. Wszystkie zwierzęta ulokowane są w zagrodach, w których stworzono im warunki odpowiadające naturalnym. Berlińskie Zoo jest jednym z najchętniej zwiedzanych ogrodów w Europie. Rocznie zoo ma blisko 2,5 miliona gości z całego świata. Otwarte jest przez cały rok, ulokowane w korzystnym miejscu, gdzie łatwo jest dostać się berlińską komunikacją miejską. Zwiedzający mogą wejść do zoo egzotycznie ozdobioną bramą słonia ulokowaną blisko akwarium lub przez bramę lwa. W Berlinie znajduje się również inne zoo ulokowane we wschodniej części miasta. Renua Zoo w Rovaniemi. W fińskim zoo Renua zebrano przedstawicieli prawie wszystkich mieszkańców Arktyki. Niedźwiedzie, wilki, sowy, cenkowane rysie i łosie. W pokrytym śniegiem w sosnowym lesie w pobliżu koła podbiegunowego, który jest nazywany przez ludzi zoo, mają prawdziwy dom. Pierwsza część trasy, 3 km, biegnie po leśnych ścieżkach, druga po drewnianych deskach zawieszonych na wysokości drzew. Można spędzić godziny wędrując i oglądając spokojne życie niedźwiedzi i wydr. Na święta Bożego Narodzenia można wynająć nawet mini skuter lub psi zaprzęg, czyli jest to takie zimowe safari. Tiergarten Schönbrunn, ogród zoologiczny położony w Wiedniu na terenie parku Schönbrunn na południowy zachód od zespołu pałacowego w sąsiedztwie palmiarni. Najstarszy działający ogród zoologiczny świata. Ogród wraz z całym kompleksem pałacu i ogrodu w 1996 roku wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zoo w Wiedniu należy do Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych. Działalność zoo sponsorowana jest przez władze Austrii oraz spółkę prywatną. Zoo w San Diego. Zoo w San Diego jest znane nie tylko ze względu na swój rozmiar, ale i nowoczesne podejście do opieki nad zwierzętami. Lokalni zoologowie cały czas starają się poprawić jakość życia jego 3700 mieszkańców. Czasem przetransportują kilka ton śniegu ku uciesze niedźwiedzi polarnych, innym razem z atencją asystują przy narodzinach rzadkiego palczaka. W zoo rośnie około 700 tysięcy gatunków roślin, które tworzą zwierzętom domową atmosferę. Należy pamiętać, żeby zajrzeć przez bambusowe zarośla i podpatrzyć pandy przy posiłku. Dodatkowo jest możliwość skorzystania ze Sky Ferry, czyli kolejki linowej, która przemieszcza się nad całym ogrodem zoologicznym. Zoo w Singapurze, nazywane również najtańszym zoo na świecie. Większość ogrodów zoologicznych w porównaniu do zoo w Singapurze w Batablado. Nie ma tu siatek i ciasnych komórek. Ponad 2,5 tysiąca zwierząt chyba nawet nie czuje, że żyje wewnątrz gigantycznego zoopolis. Od zwiedzających oddzielają je tylko rowy wypełnione wodą i przezroczyste ściany. Dodatkowo wiele zwierząt wcale nie jest w żaden sposób odgrodzonych od ludzi, na przykład żółwie leniwie czołgają się po drogach. W ogrodzie zoologicznym w Singapurze można zjeść śniadanie z rodziną orangutanów, czy też karmić lemury bądź żyrafy. Dodatkowo jest to jeden z ogrodów zoologicznych, których nie da się przejść, jednego dnia jest po prostu za duże. Dodatkowo zoo w Singapurze organizuje nocne safari, które zaczyna się o 19.15. Elektryczny samochód, który niemal bezszelestnie porusza się między krzakami, zabiera turystów w niezapomnianą podróż przez dżunglę w czasie, kiedy na polowanie wychodzą drapieżniki. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejny odcinek i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!